przychodzę z kolejnym filmikiem. Jak widać, dawno mnie znowu nie było, więc postanowiłam przyjść z filmikiem, który najbardziej na moim kanale lubiliście oglądać, czyli zakupy. Że ja pracuję w sklepie Bershka, tam najczęściej kupuję, dlatego to będą tylko i wyłącznie z tego sklepu ubrania, akcesoria i kosmetyki. Jest tych rzeczy naprawdę bardzo dużo, będę też pokazywać, jak one wyglądają na mnie. Zanim przejdę do pokazywania tych wszystkich rzeczy, chciałam tylko jeszcze nadmienić na temat filmiku, który wam obiecuję już od dłuższego czasu na Instagramie. Jeżeli mnie obserwujecie tam, to wiecie, że schudłam 10 kg na diecie keto. Planuję nagrać informacyjny filmik na ten temat. Chciałam podzielić to na różne kategorie, tak aby wszystkiego naraz przez 20 minut nie opowiadać. Więc mam nadzieję, że uda mi się to za niedługo zrobić, bo chciałam, aby miary i waga wszystko były w ten sam dzień robione, tak abym dokładnie mogła wam powiedzieć, ile właśnie spadło mi tych centymetrów. A teraz przechodzimy do moich ciuchów i akcesoriów, które kupiłam ostatnio. I to są rzeczy, które kupiłam w ostatnich tygodniach. Oczywiście nie kupiłam tego wszystkiego wczoraj czy przedwczoraj. To się po prostu uzbierało od, można powiedzieć, kwarantanny, bo zamawiałam podczas kwarantanny też paczki z Bershki. A resztę kupowałam później, jak już zaczęłam z powrotem po kwarantannie pracować. Większość rzeczy, które teraz wam pokażę, są z wyprzedaży letniej, także dużo rzeczy może jeszcze będzie u was, przynajmniej na stronach internetowych albo w danym sklepie. Jest też kilka rzeczy z nowej kolekcji. Jeśli chodzi o ceny, będę pisać wszystko tutaj na ekranie, bo większość rzeczy nie pamiętam, nie ma też już metek. Wiadomo, w niektórych rzeczach już chodziłam, więc metki pościągałam. Zacznę może od spódniczki z nowej kolekcji. Jest to czerwona spódniczka w białe kwiatuszki. Ostatnio przyszła do nas też taka czarno-niebieska, też bardzo ładna. I mi zależało na takiej czerwonej spódniczce przez to, że podobały mi się zdjęcia na Instagramie, jak dziewczyny miały białe jakieś trampki, jeansowa kurteczka i naprawdę mega urocze to wszystko wygląda, bardzo dziewczęco. Ma ona taki elastyczny bardzo materiał, tak jakby ona jest w całości zrobiona jakby z takiej gumy. Ma tutaj gumkę też na pasie, także leży naprawdę bardzo fajnie. Możecie sobie zobaczyć nawet na Instagramie, dodałam ostatnio zdjęcie w niej i naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ja kupiłam akurat ją w rozmiarze L. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę teraz moją w Bershce, to teraz ona troszeczkę się zmieniła. Większość rzeczy typu dresy i tak dalej kupuję w rozmiarze M, ale to wszystko zależy od produktu. Czasami chcę, żeby coś po prostu było, tak jak w tym przypadku, dłuższe, bo ta spódniczka jest dość krótka. Jest taką typową mini, więc jakbym wzięła sobie M-kę, to bałabym się, że po prostu wszystko będzie na wierzchu. Następnie spodnie materiałowe w kratkę. To akurat był zakup totalnie spontaniczny. Pobrudziłam sobie spodnie z mojego mundurka, a że już ten mundurek jest stary i nie mamy już go dostępnego, musiałam na szybko kupić sobie jakieś spodnie, aby dokończyć swoją zmianę w pracy. Mają one tutaj zaprasowane nogawki na samym końcu. Naprawdę bardzo ładnie leżą na nogach. Ja mam tutaj akurat rozmiar 38, także to były pierwsze chyba spodnie, w które się zmieściłam, 38, i naprawdę byłam mega, mega szczęśliwa. Następnie bluzka z długim rękawem. Jest też dostępna czarna z smokiem czerwonym z Mulan. Przynajmniej była dostępna jakiś tydzień temu, jak przeglądałam, co jeszcze zostało z wyprzedaży na stronie internetowej. Także nie jestem pewna, raczej ta już dostępna nie jest, ona szybko poszła naprawdę. Następnie bluzeczka taka z nowej kolekcji w krótki rękawek. Ją chciałam kupić w rozmiarze L, nie było, nie chciało mi się czekać, aż przyjdzie, więc wzięłam M-kę. Nie jest najgorsza, jeżeli chodzi o długość, jest w miarę krótka, ale tragedii nie ma. Jeżeli chodzi o całokształt, mi się strasznie podoba, jest mega dziewczęca. Następnie t-shirt, taki crop top można powiedzieć, bo ona jest króciutka, z atomówkami. Ja wzięłam sobie tą różową oczywiście z grzywką. Jeżeli chodzi o ogólnie tą kolekcję z atomówkami, była naprawdę mega. Żałuję, że nie kupiłam sobie jeszcze spodni, ale tak czy siak one dalej są dostępne, także polecam. One naprawdę są mega, mega śliczne. Ja je noszę najczęściej po domu do zwykłych szarych dresów. Z jeansami tak samo bardzo ładnie wygląda, także super. Jak już jesteśmy przy atomówkach, mam też bluzę. Bluza jest ogromna. Ona była w promocji, była na przecenach. Wiem, że już nie jest w Irlandii dostępna, także nie jestem pewna, jeżeli chodzi o Polskę. Ja wzięłam ostatnią, jaką miałam w sklepie. Czekałam, aż skończy się kwarantanna, aby ją kupić. Bo jak dobrze wiecie, byłam w sklepie robić paczki online, jak była kwarantanna, i cały czas ona leżała, a nie była już przez internet dostępna, więc musiałam czekać, aż otworzymy sklep, aby ją normalnie przy kasie kupić.
Także kupiłam, jest mega, mega wygodna. One mają bardzo fajny materiał i w środku są bardzo milutkie te bluzy. Jakościowo naprawdę mega. Była ona oryginalnie bardzo droga, ale w promocji wyszło całkiem, całkiem. Jak już pokazuję wam bluzy, mam tu kolejną bluzę. Też kupiłam ją na wyprzedaży, jest to właśnie czarna z koniami. Jest naprawdę piękna. Uwielbiam tą bluzę, widziałam ją nieraz na Instagramach i na YouTubie. Ja uwielbiam ostatnio takie wielkie, oversize'owe bluzy. Tamtą, jak nie wiem czy mówiłam, właśnie ta z atomówek była L-ką, nie było innych rozmiarów, ona jest oversize. Także szkoda, że nie było mniejszej, bo w tej wyglądam jak trochę w worku. Ta jest M-ką, a tak samo jest dość spora, ale już się troszeczkę lepiej prezentuje od tamtej, jak ją mam na sobie. Następnie sukienka, której jeszcze nie wyprasowałam, bo dopiero sobie ją prałam. Jest to sukienka, która jest dostępna w kilku kolorach. Wygląda ona po prostu na długi t-shirt. Jak widać, nie ma, ma zero kształtu, zero, po prostu zwykły długi t-shirt, który się nosi jako sukienka. Ja kupiłam oczywiście w tych kolorach, jest, te kolory po prostu są powalające. Uwielbiam fiolety, takie niebieskie połączenia. Widziałam ją na TikTokach, na YouTubach, wszędzie. Dużo dziewczyn widziałam właśnie, ma do niej pasek, tak aby mieć jakieś tam kształty w tej sukience. Wszystko zależy, jaki rozmiar sobie weźmiecie. Ja wzięłam sobie chyba rozmiar M. Tak, mam M-kę. L-ka była już za bardzo workowata i nie wyglądało to bardzo ładnie. Następnie koszula, którą uwielbiam. Po prostu najlepsza to jest rzecz, jaką chyba z wszystkich tych rzeczy kupiłam. Zwykła, prześwitująca koszula z takimi falbankami, z sznurkami, a prezentuje się naprawdę pięknie. Na Instagramie mam już chyba setki zdjęć z nią. Naprawdę dawno mi się tak coś nie podobało. Teraz na mundurek będziemy mieć jeansy. Z tego co pamiętam chyba mom jeans i ona z nimi po prostu była piękna. Także naprawdę bardzo mi się ona podoba, jest delikatna. Ja ją noszę z ładnym po prostu stanikiem. Można sobie założyć pod spodem jakąś podkoszulkę, ale z takim jakimś ładnym stanikiem naprawdę pięknie wygląda. Ja mam tutaj rozmiar M tak samo, więc z tego też się bardzo cieszę. Następnie sukienka, która mi mega przypominała sukienkę z 365 dni. Jak właśnie Laura poszła do tego klubu. Jest to zwykła, srebrna w cekiny sukienka, która jest na zwykłych takich ramionczkach, bardzo cieniutkie gumki to są. Opada ona bardzo tutaj właśnie z przodu. Zależy jak sobie ją założymy, zależy oczywiście jaki mamy też biu. Z tyłu ma zapięcie, jak widać tutaj takie na guziczek, którego nawet nie trzeba rozpinać. Ja tutaj mam S-kę, słuchajcie, to jest moja pierwsza S-ka od kilku chyba lat. Ta sukienka też była właśnie na wyprzedażach, także możliwe, że jeszcze jest dostępna. Naprawdę jest śliczna. Jest ona, jak widać, bardzo odważna. Wszystko zależy co do niej założymy. Ja mam jeden taki plan co do niej, co się jeszcze prawdopodobnie zobaczycie na TikToku. Ale jeżeli chodzi o tą sukienkę, ona była w miarę tania i jak już mówiłam, ja mam tutaj S-kę, także jeżeli ją będziecie zamawiać, zamówcie sobie o rozmiar mniejszy niż macie normalnie, przynajmniej o rozmiar mniejszy. Wszystko zależy właśnie od biustu, jak to wygląda. Ja wolę sukienki, jak są troszeczkę bardziej obcisłe, bo mam szerokie biodra i większe nogi, więc u mnie lepiej coś takiego wygląda, jak jest troszeczkę bardziej obcisłe niż luźne. A poza tym tego typu sukienka srebrna wydaje mi się, że lepiej wygląda, jak jest bardziej właśnie obcisła. Wystarczy, że jest luźna już na dekolcie, to też już ma ten taki swój efekt. Oczywiście koty musiały mi leżeć na łóżku, więc wszystko jest w ich włosach, za co przepraszam. Teraz pokażę wam trzy pełne dresy, czyli bluza i spodnie dresowe. Ten dres kupiłam sobie przez internet. Byłam przerażona, bo to był mój pierwszy raz, jak zamawiałam coś. Po tym jak troszeczkę udało mi się już schudnąć, wtedy chyba schudłam 6 kilo. Więc już jeżeli chodzi o różnicę rozmiarową była, ale dalej bałam się kupować, bo w Bershce zazwyczaj kupowałam tak czy siak o rozmiar większy niż w innych sklepach. To tym razem tutaj akurat metki sobie poucinałam, ale mam tą główną metkę. Jeżeli chodzi o spodnie i o tą bluzę, są obydwie w rozmiarze M. Jest to bluza właśnie tutaj, co ma napis Takeover. Ma tutaj taką siatkę, fishnet tak zwany. Ona jest cropped, czyli taka króciutka, z długim rękawem. Ma kaptur, sznureczki i tutaj właśnie ma tą siatkę, co mega fajny robi efekt. Tak samo jak mam ładny staniczek, nie zakładam po prostu nic pod spodem,
i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Ostatnio jestem ogromną fanką kompletów tego typu i tutaj mam dresy zwykłe czarne, które też, jak już mówiłam, są o rozmiarze M, z taką właśnie fishnet, czyli tą siatką, i to wygląda tak, jakbyście mieli pod spodem rajstopy takie z takimi dziurami. Wydaje się to troszeczkę dziwne, ale naprawdę wygląda super. Dresy z nowej kolekcji, ja kupiłam sobie właśnie bordowe i czarny komplet. Teraz jeszcze czekam, aż przyjdą do nas szare o rozmiarze M, bo spodnie kupiłam sobie M-ki, a bluzy kupiłam sobie L-ki. Więc jak widać, one mają, są na zwykłej gumce, mają kieszonki, zwykłe dresy z napisem białym Brooklyn, mają też gumki tutaj na nogawce, także tak one się prezentują. I do tego mam właśnie do kompletu bluzę, tak samo piszę na niej, na biało Brooklyn. Tutaj na lewym, na lewej stronie mamy właśnie ten napis. Widać, to jest L-ka, zwykły długi rękaw, wkładana przez głowę zwykła bluza. Jeżeli chodzi o ten czarny dres, to one mają właśnie ściągacze, takie sznureczki tutaj na samym dole. I tak samo mają na spodniach. I tutaj mamy te włosy, po prostu tragedia. Tutaj akurat pisze Atlanta, Georgia. Także mamy taki właśnie dres i tak samo w czarnym wzięłam sobie L-kę, jeżeli chodzi o bluzę, bo ona właśnie jest troszeczkę krop przez ten ściągacz. Atlanta właśnie pisze tutaj na dole, centralnie na naszej, więc może to wyglądać dziwnie, ale w całości wygląda naprawdę bardzo fajnie. Na Instagramie bardzo Wam się podobał, jak dodałam na story. I tak samo ma ściągacze, gumki na samym dole przy kostce. Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ubranie, to jest sukienka, którą właśnie mam na sobie. Zwykła czarna sukienka. Jest ona taka dość szeroka, ona nie ma żadnego sznureczka tutaj na samym środku, ma tylko sznureczek w tym miejscu. Pokażę Wam właśnie, jak ona teraz wygląda. Jest to taki dość śliski materiał, jak widać, wygląda, jakby była niewyprasowana. Ale właśnie jest to taki materiał, który się tak jakby jest, wygląda jakby pognieciony. Więc tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciuchy. Teraz przejdę do akcesorii i kosmetyków. Jedna para spodni mi właśnie się pobrudziła w pracy, a druga para po prostu się zepsuła, jeżeli chodzi o zapięcie na nich. Po prostu mamy mundurek już bardzo długo ten sam, przez tą całą kwarantannę trochę wszystko się opóźniło, więc cały czas mamy mundurek stary. Więc musiałam kupić sobie do niego pasek, a stwierdziłam, że nie będę kupować zwykłego czarnego paska, tym bardziej, że mam takie w domu, a potrzebowałam do pracy po prostu na już. Więc wolałam kupić sobie pasek, którego po prostu nie mam. Jest to zwykły, metalowy, taki srebrny pasek. Wygląda on tak. Następnie zwykły biały skórzany plecaczek, jest on taki malutki, ale mega pojemny, ma bardzo dużo miejsca w środku i miałam identyczny, w sumie dalej go mam, ale powinnam już wyrzucić, bo już się psuje, z Primarka, taki po prostu w panterkę, więc stwierdziłam, że na lato idealny, taki bielutki, jak widać jeszcze nieużywany. Także fajnie się sprawdzi, jeżeli uda mi się polecieć do Polski, to na pewno go ze sobą wezmę. Następnie nerka, typowa nerka z Bershki. Ten kolor mi się tak bardzo podoba, uwielbiam fiolety, a szczególnie takie pastelowe. Zapinamy go po prostu normalnie, w regulację i tak dalej, zwykły, skórkowy, ale po prostu kolor jest przepiękny. Ja go kupiłam akurat na samym początku razem z tym pierwszym dresem, który Wam pokazałam, przez internet, bo wiedziałam, że one szybko pójdą, jak już otworzymy sklep, a były bardzo tanie, także naprawdę bardzo śliczne. Na promocjach typu właśnie tych letnich wyprzedażach zazwyczaj kupuję dużo akcesorii takich do włosów. Tak samo w Stradivariusie, bardzo fajne są zawsze przeceny. Kupiłam sobie dwie takie gumeczki do włosów, jak widać one mają takie wstążki, można sobie ładną kokardkę z nich zawiązać, albo po prostu, żeby one nam tak wisiały, dędały. Także wzięłam sobie takie dwie. Są naprawdę prześliczne i tym bardziej teraz, jak mam grzywkę, to zauważyłam, że bardziej lubię używać tego typu akcesoria do włosów. Po prostu są bardzo dziewczęce i bardzo dużo taka fryzura później zmienia w całym looku. Tak samo kupiłam sobie zwykłą taką opaskę, też na promocji. Ona wygląda, jakby była właśnie z jeansu.
jest dość spora. Jak już mówiłam, nowy mundurek będzie chyba z tego co wiem mom jeans. Także do takiego looku na pewno będą bardzo pasować takie opaski. W promocji kupiłam też zwykłe okulary słoneczne. One są zawsze w takich saszetkach. Jedyna rzecz, na jakiej mam jeszcze cenę, tu piszę akurat 7,99. Zwykłe czarne okulary słoneczne, które na pewno mi się na lato sprzedadzą. Moim zdaniem są naprawdę bardzo fajne, takie kocie oko, takie dość spore. Teraz do pracy, przez to, że nosimy maseczki, jestem zmuszona nosić szkła kontaktowe praktycznie codziennie, więc postanowiłam, że takie okulary kupię, bo i tak mam zawsze te szkła. W pracy również testujemy różne perfumy, także łatwiej nam jest stwierdzić, czy nam się jakiś perfum podoba, czy też nie. Teraz oczywiście przez tego wirusa nie mamy już testerów dostępnych dla klientów, ale jeszcze zdążyłam poznać te dwa perfumy i są naprawdę mega. Te akurat używam codziennie. Są to perfumy Together Now, Forever and Always Bershka. Ten akurat perfum jest najbardziej kobiecy, jakiego kiedykolwiek wąchałam, jeżeli chodzi o perfumy z Bershki, bo zazwyczaj wszystkie perfumy są bardzo słodkie, takie dziewczęce. Ten też jest słodki, ale jest bardzo kobiecy moim zdaniem. I tak samo mam tutaj taką zwykłą fiolkę z perfumem Cupid's Wings. Naprawdę bardzo słodziutki, fajny perfum i bardzo podobają mi się właśnie te fiolki. Mam jeszcze z innej kolekcji też taką fiolkę, bo one mają tutaj taką kuleczkę metalową i ją po prostu można sobie tak jakby rolować ten perfum. Także naprawdę idealne rozwiązanie takie na podróż. I one akurat tutaj te mają 10 ml, także to fajnie taka mała fiolka przenośna. Pełno kosmetyków właśnie teraz jest w promocji. Bardzo dużo kosmetyków, które kosztują po 99 centów, po euro 99, także naprawdę bardzo się opłaca. Jeżeli akurat przetestowaliśmy jakiś z tych kosmetyków, ja tutaj na przykład kupiłam sobie zwykły brokat do ciała. Po prostu psikamy sobie tym jak perfumy kiedyś i można sobie zrobić brokatem całe ciało. I ja teraz mam wszędzie brokat. Ale naprawdę fajna sprawa, jeżeli chodzi o jakąś imprezę czy coś, jeżeli chcemy się po prostu świecić, to bardzo fajne rozwiązanie. W ogóle stwierdziłam na tych przecenach, że przetestuję dużo różnych kosmetyków z Bershki i naprawdę byłam zachwycona i bardzo zdziwiona. Wiadomo, jak one były na przecenie po 1 euro albo 2, no to nie miałam po prostu dużych wymagań co do tych kosmetyków, ale naprawdę bardzo mile się zaskoczyłam, jeżeli chodzi o ten bronzer. Mam go właśnie na sobie, teraz już nie wiem, czy będzie go dobrze widać. Może delikatnie. Akurat jest to numerek 775 i naprawdę jestem bardzo z niego zadowolona. Używam go codziennie do pracy, nic nie wyskakuje mi na twarzy, nie wiadomo co. Także nie bójcie się testować takich kosmetyków, są one tańsze i czasami naprawdę potrafi się człowiek zaskoczyć, jak dobry może być produkt z takiej sieciówki. Następnie tusz do rzęs, którego kupiłam już kilka dobrych miesięcy temu i teraz właśnie jest też na promocji. Też kupiłam go za euro 99 i kupiłam sobie dwa już w razie W i mam go teraz na sobie i nie kruszy mi się ani nic z tych rzeczy. Porównuję go do tych tuszów do rzęs, które używam z Essence. Ten tusz naprawdę się bardzo dobrze mi sprawdza, pomimo tego, że ja uwielbiam, jak jest szczoteczka bardzo duża. Ta szczoteczka nie jest jakaś ogromna. Następnie dwie rzeczy, które łączę ze sobą. Mam tutaj balsam do ust, nazywa się Color Reveal Lip Balm. Właśnie ma bardzo fajne opakowanie i mamy delikatnie różowe usta. A poza tym jest też balsamem do ust, także czego chcieć więcej. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten haul. Jak widzicie, mam tutaj bardzo dużo rzeczy. Nie pokazywałam wam nic ze Stradivariusa i tak dalej. Po prostu wolałam się skupić na jednej marce. Tym bardziej, że mam najwięcej tych rzeczy właśnie z Bershki. I tak samo zauważyłam, że jeżeli chodzi o jakość ubrań, ostatnio się bardzo poprawiła. Nie wiem, czy też macie takie zdanie, ale naprawdę zauważyłam, że te rzeczy mi się o wiele mniej zużywają niż kiedyś, jak kupowałam jakieś koszulki i tak dalej. Także jeżeli chodzi o promocje, promocje dalej trwają, to co jeszcze zostało oczywiście. Także zachęcam was do skorzystania z tych promocji, bo naprawdę czasem można wyłapać jakieś fajne rzeczy. I to by było na tyle, mam nadzieję, że film wam się podobał. Ja uwielbiam oglądać hole tego typu, więc mam nadzieję, że was też to zainteresowało. I tak jak już mówiłam, następnym filmem postaram się, aby był właśnie film o mojej diecie, bo naprawdę strasznie dużo z was do mnie wypisuje na ten temat i zadaje mnóstwo różnych pytań. Także jeżeli macie jakieś nowe pytania, piszcie na dole, piszcie do mnie na Instagramie.
Ja sobie te wszystkie pytania pozapisuję, tak aby wiedzieć, jakie tematy Was najbardziej interesują. Więc do zobaczenia w kolejnym filmiku i pa, pa!